Cześć. Dziś wieczorem rozważania na temat niebieskiej pastylki, czyli browaru piwa Blue Pil z browaru Dear Beer. Cóż za rym. I on ma dosyć oczywiście skomplikowany skrót, bo to jest Nedipa. No już długo się raptem zrobiło. Z prostej hip już mamy Nedipy. Nedipy, czyli New England Double IPA. Tak to powinno się rozszyfrować. Czasami zwane imperialnym też. Ono ma 7 alkoholu. To jest zasypu. Nawet nie wiem, ile ono ma, bo ta ściemka mnie zabiła. Na stronę nie wszedłem. Powiedziałem, że 17-18 zasypu. Coś koło tego pewnie ma. Zobaczmy, jak to temu kraftowemu browarowi się udało. To piwo ma skrajne dosyć, słuchajcie, recenzje na różnych forach. Także nie wiem, co o tym sądzić. Chociaż widzę z butli, że w butli, że będzie mętne, będzie hazy, tak mi się wydaje. Schmielone jest amerykańskimi po części chmielami, a drożdże są chyba jakieś angielskie. No tak, no jest hazy. Jest hazy, taki dosyć jasny, całkowicie nieprzezroczysty, mętne, piana jest średnia, w sensie nie za duża. No, wszystko ok. Pachnie, słuchajcie, trochę oldschoolowo, w sensie no, trochę jak atak chmielu w tą stronę. Tak, to jest w stronę... Nie jest to świeży taki zapach... zapach wschodniowybrzeżowy, hazy, tak? Nie, to bardziej w zapachu jest taki West Coast. No dobra. Takie ciężkie cytrusy. Tak też jest w smaku. Są płatki owsiane, płatki jęczmienne, one łagodzą to, ale tu ząb od razu jest dosyć potężny. To jak powiedział Tomek Kopyra, opisując któryś z piw, mówiąc, że to jest taki hazy West Coast właśnie. No i to coś takiego jest. Trochę drapiąca jest ta goryczka na wejściu, taka się zdaje. Jest od razu ostra, od podniebienia bierze, idzie w dół gardła. No i trzyma. Goryczka jest ok. Czuć ewidentnie no, te płatki, które jakby złagodziły je. I nie wiem, czy tego nie jest trochę za dużo, tak w moim odczuciu. Jak już pójść na całość, to ja bym poszedł tak bardziej właśnie... na całość, tak? Żebym tego tak już... Bo z jednej strony jest ostre, a z drugiej jest gładkie i to nie do końca się ze sobą klei. Takie mam tutaj rozdarcie wewnętrzne. Jakbym miał zasugerować browarnikom, to właśnie, że chyba... I bym raczej z tej strony gładzącej odszedł, żeby ono było jeszcze takie... Jak już walić, to walić po oczach. No i może tak, no... Bo właśnie zabite jest trochę ta skórka grejpfruta, ona jest za mgłą. A tak by była bardziej oczywista i może by wyszły jeszcze inne owoce. Tak, jest niby bardzo goryczkowo, ale to wszystko jest troszkę przytłumione. Tak bym to piwo ja widział. Ani nie przyłączam się do jakichś skrajnie walących to piwo recenzji, ani do tych, które piją kompletnie na jego temat. Ale warto spróbować. Na pewno jest to niezłe piwo. Na razie.